drzwiami? Jak no, były menelki? Tak, drzwiami. A powiem ci dlaczego. Wyzywałeś te panie, bardzo byłeś... Przepraszam tam. To nie panie dla mnie, to dla mnie menelki. No i proszę, wypowiadaj się. Chcę zadać... Aha, no to słucham pytań twoich. Co? No słucham pytań. Dla Jareczka parę pytań. Słucham. Jareczko, pierwsze pytanie. No, tak. Dlaczego ty, jak przyjechali twoje menelki, to od kuchni do sypialki wynosiłeś, było dogadane, że ja będę rządzić, a ty będziesz wynosić. Rządziłem drzwiami, jeb! To twoja robota, tak? O pytanie proszę. No, twoja robota? Jebnąłeś drzwiami? Jak no, były menelki? Już mogę odpowiedzieć? No. Tak, drzwiami. A powiem ci dlaczego. Dlaczego? Bo wyzywałeś te panie, bardzo byłeś... Przepraszam tam. To nie panie dla mnie, to dla mnie menelki. Bo ja poznałem tą grubą... Poznałem tą grubą po mordzie. Ona powiedzie, ja zapytałem jej skąd jest. Ona po mordzie, ale daj, ja tak. Chciałem odpowiedzieć. Nie. Po mordzie to ona ciebie poznała. I dlatego prosiła, żeby zamknąć. Ja ją poznałem. No. Ona tylko powiedziała, nie chciała ja mówię, na ciebie patrzeć. A skąd jesteś? Z Nowego Miasta. A, nie trzeba już dalszych pytań. Słuchaj, nie wiem jak miałeś na imię, ale to mało z tych, gruba beczka i ciebie będą nazywać gruba beczka. A niech nazywają, a co to... I wiesz, powiem tobie, skończy się to tobie pierdelkiem. Skończy się. A ten burdelek dla gospodarza będzie rozpierdolony. Moje listy, moje legitymacje Solidarności nie ma. Tu za Lublinem leżą i w workach. Nie, już sprzedane. Napisał przecież. Dlaczego trzaskałeś drzwiami i tak dalej? Raz trzasnąłem, bo wyzywałeś panie, które chciały słuchaj, tobie sprzątać. To dla mnie nie panie. No, a ona... To dla mnie nie panie. No tak samo ty nie byłeś panem dla ich. Ja panem, bo ja gospodarz. Czym ty byłeś dla ich? Gospodarzem. Leżałeś, kurwa. Przepraszam na ten wór bardzo. W chlewie. Na sianie. Co? Jak ten wór leżałeś. Przepraszam, ty jak wór na sianie. Tak to. Ale to jest mój dom do śmierci. I powiem tobie, ty powiedziałeś sam, że ty będziesz rządzić, a my będziemy wynosić. Rządzili? Gol, 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 gol. Ale tu ktoś pomyśli, że indyk to kurwa lata. No właśnie, pomyśli, że ja naśladuję indyka. No to właśnie. No właśnie. Słyszysz dzieci tam? Siedzi. Tam dzieci biegają. Gdzie? Nie słyszysz? A gdzie dzieci? Biegają. Ja nie widzę. Ale słychać. Słychać? Słychać. To niech biegają. One mnie nie przeszkadzają za płotem. Ale może ty przeszkadzasz dla ich. A, że mówię gul, 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 tak? A żeby nie mówił gul, 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 tak? No bo pomyśl... Tylko Jareczek, to cicho, pije, spożywa. Bo będą napierdalać kamieniami zaraz. Spożywa. Nie będziesz tak się zachowywał. Tak, spożywa. Dobrze? Powiedziałem? Tak, bardzo dobrze. No, i dlaczego to robisz? Dlaczego za te trunki, jak wypijesz, wiesz? O te? Tak. To wiesz, ja na policję zadzwonię. A kurwa, to dzwoń. Tak. Ja zaraz po telefon. To idź po telefon. O, nie. Wypiję. Nie. Idź, dzwoń. A, bardzo dobrze. Ale bardzo dobrze. Pij. Ty pij, alejce kurwa zabiorą. Trudno, niech zabierają. I no. Chuj, do ciebie nie przyjadę wtedy. A. Zgnijesz tu kurwa. A, to przyjdziesz. Nie, nie przyjdę. Przyjdziesz? Nie. To przywiozą. Kto? W kajdankach. A w kajdankach przywiozą, tak? Tak. Jestem twoim niewolnikiem. Przepraszam. Czy ja jestem twoim niewolnikiem? W obrączkach. Czy ja jestem twoim niewolnikiem? Przepraszam bardzo, ja mówię nie pij. Czy ja jestem twoim niewolnikiem? Ja mówię nie pij. A ja będę nie pił. Można pić. Bo co w telewizorze mówili? Bo to wtedy wiesz, pycha. No. Pokażę. Bardzo tarczy, dobre. Tak? A co? Tarczy, bardzo dobre. Bardzo dobre. No. O. Będziesz miał narkotyk. Trudno. No. A ja nie, ale ja nie będę jechał, Krzysiek. Ja będę pchał samochód.
A co, co będzie jechać? Pchał będę. A jechać będziesz? Pchać, rozumiesz, co to znaczy pchać? Nie, a do przodu. Pchał, do przodu. Czyli menelkę i będziesz pchać dla jej. Auto będę pchać, wiesz? Nie, będziesz pchać. A jak da, to popchnę. No. Aż dopchasz, ona będzie pchała, a ty będziesz kierować. Tak? Nie, ja ciebie, nie, ciebie nie wsadzę, gdzie kurde. Nie, ona będzie pchała. O, ty powiesz tak. Dawaj, dawaj, to się w domu. Tak. I ty żonaty, dzieciaty. Człowieku, nie kłam. Nie kłam, proszę cię. Nie kłam. Rozgryzłeś mnie, kurwa, Krzysiek. Zlitył się ty. Rozgryzłeś mnie. Zlitył się weź. Zlitył się, nie kłam. Raz, nie masz żony. Dzieci to nie twoje, wiesz. Nie twoje dzieci. Wiesz, dlaczego ty... A jak ty, powiedz mi, jak ty do tego doszedłeś? A widzisz? Rozgryzłeś mnie. Jestem, kurwa, w szoku. Ale w jaki sposób? A to nie interesuje. A co zdradza, że taki, taka sytuacja jest? Moje oczy? Co? Moje oczy, zęby? Czy co? Dłonie? Nie powiem kto. Nie, nie powiem. Nie powiem. Ale ktoś tobie doniósł, tak? Nie powiem. Czy widzisz po mnie, to, że tak jest? Bo ja nie rozumiem. Widać po mnie, że kłamie? Tak. Zauważyłeś to? Tak. Rozgryzłeś mnie? Tak. Od dawna to już trwa? To już dawno. To dlaczego mi wcześniej o tym nie powiedziałeś? Bo ja dalej chcę ciebie. Rozgryzać, tak? Tak. No, widzisz. Widzisz? Czyli nie mam żony. Nie masz. Tak jak ty nie masz. Nie masz. A ty masz? Mam. No. Mam. Mam. A ja nie mam. No. A dzieci masz? Ja mam. A ja? Nie masz. Nie mam. O to, co pokazywałeś, to wiesz... A pracuje czy nie? Co? Pracuje? To się rozgryzę. A tu już... Ale dokładnie rozgryzę. A jak myślisz, pracuje czy nie? Pokaż oczy. Jakie mam oczy? Kolor jaki? Kłamliwe. A kolor? Niebieskie. Niebieskie mam oczy? A niebieskie zdrada. A ty jakie masz, pokaż? Zielone. Czekaj, pokaż, bo ja nie widzę, bo ciemno się robi, pokaż. Proszę pod nos nie podsadzać. Ale ja przybliżam. To proszę nie przybliżać. Ale ja chcę zobaczyć, jakie masz oczy. A ja nie przybliżam twoich oczu. Bo ty masz dobry wzrok. Co? Ty masz dobry wzrok. A ja mam słaby. O, tak, dobry. Ja w okularach chodzę. Tak. Nie widzisz? No, w okularach. Pokaż te okulary. W aucie. To przynieś. A nie będę biegał w to i we w to. A. Czyli rozgryzłeś mnie. Tak. Kurwa, nie udało się. Co? No, kurwa, nie udało się. Widzisz? Nie wiem, co mam powiedzieć, no. Jest mi wstyd. No powiedz. Jest mi wstyd, głupio. Przepraszam cię, Krzysiek, że cię zawiodłem. Więcej już tu się nie pojawię w takim wypadku. Co? Nie pojawię się więcej w takim wypadku. Tutaj? No. Ale czego? No bo kłamałem ci tyle czasu. Nie, ja, możesz... Ja kłamstwa nienawidzę, Krzysiek. Przepraszam bardzo. Lubisz kłamstwo? Przepraszam bardzo. Ale zapytam ciebie. Ale nie, nie. Ale poczekaj, lubisz kłamstwo? Nie, ja chcę to odpowiedzieć. No to odpowiedz. Czy lubię kłamstwo? Nie, nie lubię kłamstwa. To nikt nie lubi kłamstwa, ja też nie lubię. Tak. I wiesz? Ja ci powiem, kto powiedział. Kto powiedział? Jeden człowiek. Tylko nie powiem tego. Z twojej rodziny. Z mojej rodziny? Tak. Ojciec mój? Nie. Syn? A, co? Syn? Nie powiem, kto. Syn pewnie powiedział. Co? Syn pewnie powiedział. Nie powiem kto. Albo żonka. Nie. Też nie? Nie. To kto? Jeden tu przyjechał, facet. Facet? I ja się zapytałem. On samochodem, czarnym samochodem przyjechał. I ja się zapytałem. Słuchaj, czy ty jesteś synem ojca? Synem. No. On powiedział nie. A który to tak powiedział? Wpierdol będzie dzisiaj. Ksiądz. Który syn tak powiedział? Ksiądz. Czy córka powiedziała? Ksiądz. Widzisz? A, bronisz go, kurwa, tak? A jak? A jak? A jak? Kryjesz go. A tak, ty kryjesz menelek, ja kryję jego. Bo on prosił, żeby nie mówić. Tak, ja się zapytałem. Ale który syn? Stefan czy Batory? Batory. Batory? Który wlazł do komory. Tak. To ten, tak? Ja dzisiaj się zapytam. I na grochu i pierdzie po trochu.
Wiesz? I co to ten daje? Syn. No to co teraz będzie? Co ja mam w związku z tym? Pokutę jakąś ponieść? Czy co? Co? Pokutę mam ponieść jakąś? Dobrze. Karę mam za to mieć od ciebie? Pokutę jakąś? Co mam zrobić? Nie. Nie musisz. Wybaczysz mi? Czy ciężko ci to powiedzieć? Wybaczam. No wybacz. Ale się go kłamiesz. Ja już nie będę kłamać. Na blachę. Już nie będę kłamać. Brzydzę się kłamstwem, Krzysiek. Od teraz, jak kłam, mnie... Kłam, jak chcesz, ile chcesz. Nie, brzydzę ale się. Ale kłamstwem daleko nie zajedziesz. Zgadza się. Zgadzasz? Zgadza się, Krzysiek. Doświadczyłem to na własnej skórze. Nawet i teraz. Widzisz? Jest mi przykro, wstyd i głupio. Widzisz? Dzisiaj się najebie. Przyjechał pod bramę, a ciebie nie było. Gdzieś ty pojechał. Z tego powodu. Czy pić, czy alkohol, czy co? Aha, że on tak mówił, że pojechałem pić, tak? I on tu przyjechał pod bramę, ja jeszcze chodził. No. Pan Kononowicz? A mnie, słuchaj pan, po nazwisku to... Do sprawy mogę powiedzieć pan. Nie wiem, że po pysku. Ale powiedział pan, a nie powiedział Kononowicz, tylko... Nie, powiedział, czy to pan Kononowicz. No to kulturalnie zapytał. No. No to co miał za co? Czy to pan Kononowicz? A ja mówię, tak. Odpowiedziałem mu, tak. O co chodzi pan? A gdzie mój pan? A my jak pan odpowiesz na moje pytanie, to ja powiem. Ojciec. Ale ja nie ojcem jego jestem. A my, a kim? No, to nieważne, ale to nie ojciec. A my, o. To kim pan jesteś dla Jacka? No nie będę mówić, kim jestem. Tak. Nie będę mówić, kim jestem. Gdzie on jest? Ja mówię, nie ma u mnie. Gdzieś pojechał. Mówię, patrz na placu. Chla pewnie. Co? Z menelami chla. Mówię, ja nie powiedziałem, że z menelami. Patrz. Weź Jacek, ten garnek. Nie, nie wezmę go, bo on śmierdzący jest. Tam są jabłka zgniłe, nie będę go brać. Weź wyrzuć te jabłka. Ja nic nie będę brać. Weź wylej wodę tą. Dokończ, chciałeś mówić, dokończ. Co? Dokończ, mówiłeś, no i był mój syn, no i co? I powiedział, że nie jest moim synem. Pogubiłeś się. Dziękuję tobie za wszystko. Że powiedziałeś, tak? Dziękuję, jeszcze nie wszystko, ale mnie już serce boli. Ale wybaczysz mi, czy nie? Tak. Wybaczysz? Wybaczę. Wszystkim wybaczę. Bo już przychodzi moja ostatnia godzina. Czyli 19. Weź zarazem do Sławka. Do Sławka dzwonić mam? Tak. Zaraz, zobaczymy, czy odbierze.